Geografia. Z którym państwem Polska ma najdłuższą granicę? Nie ma odpowiedzi i rozmów. Ale... Tak, dobrze. Z Czechami! Dobrze, kolejna runda. Pytanie z chemii. Jaki wzór chemiczny ma woda destylowana? Woda destylowana. Niestety w liceum miałam skróconą chemię, więc nie za bardzo pamiętam, ale jeszcze raz, woda destylowana, tak? No nie wiem. Tak? Aha, czyli H2O. Bardzo dobrze. Ja nie mam wspomnianej bajki. Do kogo należy tytuł mistrzów Europy w siatkówce mężczyzn? Nie mam odpowiedzi. Do Polski? Dobrze. Ciekawostki. Ile w Polsce występuje pór roku? Niestety, ale 6. Jesteście przed wnioski i przed zimie. Historia. Rok 2000, który to był wiek? 20. Bardzo dobrze. Co odpowiadam? No to pan od matematyki. Polityka. Przez kogo w Polsce ratyfikowane są umowy międzynarodowe? Kto je podpisuje? Prezydent. Bardzo dobrze. Myślę, że mamy już za mało czasu na przeprowadzenie finału, więc od teraz trzeba będzie punkty przyznawać. Po 10 punktów za dobrą odpowiedź. Jeżeli ktoś przyjmie pytanie na siebie, dostaje tych punktów 20. Nie, teraz po prostu tak samo, tak. Tylko, że zaczynamy punktować. Proszę podać, ile z dokładnością do 100 gatunku zwierząt Mojżesz wziął do arki. Mojżesz nie wziął. Nie, 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 tak samo idzie. To... Pytanie na siebie. Pytanie na siebie. Krawędzie boków równoległo boku o tych samych długościach są prostopadłe czy równoległe względem siebie? Prostopadłe. Niestety one są równoległe. Karteczka. Kto śpiewa piosenkę rozpoczynającą serial na wspólnej? Cicho! Jest taki serial w ogóle? Emitowany na antenie TVN-u. Będę szczerą. Kobieta. Nie, mężczyzna. Krzysztof Krawczyk. Polityka. Polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej przypada w pierwszej połowie 2012 roku, czy w drugiej połowie 2011 roku? W 2012 i 2010, tak? Nie, 11. No
to 2012. Niestety nie. Thank you.
Nad jaką rzeką leży Paryż? Sekwaną. Dobrze. Podsumujemy wszystkie punkty. Finałową konkursu 1 z 10 i w dniu dzisiejszym swoją wiedzą zaimponował numer 9, czyli pan profesor Domiracki, uzyskując 30 punktów. Drugie miejsce ex aequo pani profesor Rutka, 22 punkty i pani profesor Strojka, 22 punkty. Kolejne miejsce, kolega numer 4, nie pamiętam, tak, 20 punktów. I kolejny, a już nie ma, bo już odpadł, przepraszam, to 10 punktów, szóstka. Pan Mleczko, siódemka, ma punktów 11, przepraszam bardzo. Od pierwszej osoby finał, tak? Było powiedziane, że zostają wyliczone punkty, więc chyba nic nie zgłasza sprzeciwu. Czy... Proszę o brawa dla wszystkich uczestników. I zapraszam ich na scenę. Wszystkich zapraszam na scenę uczestników. Profesora, wręczamy bilet do Multikina.